Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a dzisiejszy temat to wykrywanie celulozy. Zanim przejdę do tematu, pamiętaj, jaki jest Twój cel i po co uczysz się biologii, a Twoim celem jest osiągnięcie wyniku na maturze z biologii równego 100%. Jeżeli chodzi o wykrywanie celulozy, to materiał roślinny to przede wszystkim trawy. Odczynnik chemiczny jest to tak zwana zieleń jodowa. Cała reakcja przebiega na zimno. Wykonanie jest oczywiście w dwóch etapach, podobnie jak we wszystkich procesach wykrywania związków organicznych. Pierwszym etapem jest potraktowanie skrawek trawy zielenią jodową. Drugi etap to przygotowanie preparatu do obserwacji mikroskopowej. Co obserwujemy? Komórki trawy zabarwiły się na kolor zielony. W efekcie można wyciągnąć wniosek, że komórki trawy zawierają celulozę. Teraz jak łatwo zapamiętać te informacje. Proszę też zwrócić uwagę na slajd. Jest tutaj zastosowany kolor chłodny, kolor zielony. Skojarzyć go można właśnie z kolorem traw, z kolorem roślin, z zielenią jodową, a także możesz to skojarzyć po prostu z kolorem zimnym i dzięki temu łatwo zapamiętasz, że reakcja wykrywania celulozy przebiega na zimno. Więc teraz powtórzę raz jeszcze, jak to łatwo zapamiętać. Materiałem roślinnym są trawy, są różne rośliny. Rośliny mają kolor zielony, tak jak tutaj widzisz na slajdzie. Masz odczynnik chemiczny, tak zwaną zieleń jodową, czyli znowu mamy kolor zielony. I teraz kolor zielony, barwa zielona, jest to kolor chłodny. I tutaj pamiętaj, że reakcja wykrywania celulozy przebiega na zimno.